25 marca w środę 2015 roku o godzinie 17:30 w Galerii Resursa odbył się wernisaż wystawy Dziecięcej Akademii Plastycznej Tęczą Malowane pod patronatem starosty powiatu żyrardowskiego pana Wojciecha Szustakiewicza oraz prezydenta miasta pana Wojciecha Jasińskiego. Podczas wernisażu prezentowane były prace młodych plastyków uczęszczających na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Na otwarcie przybyło mnóstwo zaproszonych gości oraz wychowankowie Dziecięcej Akademii Plastycznej wraz z rodzicami. Żyrardowy Dom Kultury to powiatowa placówka oświatowa. I prace, które Państwo będziecie oglądać, to prace dzieci praktycznie z całego naszego powiatu. Większość oczywiście z Żyrardowa, ale są również pozostałe miejscowości naszego powiatu reprezentowane. Również są ci mali artyści, którzy dziś na ten wagonie przybyli. Ja chciałam tylko kilka słów na wstępie powiedzieć a propos Dziecięcej Akademii Plastycznej. Rzecz niebywała, bo ja teraz sobie zrobiłam rachunek sumienia, to nasza Dziecięca Akademia Plastyczna ma już 30 lat. W 1985 roku powstała pierwsza grupa Dziecięcej Akademii Plastycznej licząca 12 osób. Przez ten czas się bardzo rozwinęliśmy. Przez ten czas powstały tysiące przepięknych prac i przez ten czas wychowankowie Dziecięcej Akademii Plastycznej byli klubą Młodzieżowego Domu Kultury, zdobywając szereg nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Tęczą Malowane, tytuł tej wystawy, myślę, że mówi właściwie za siebie już wszystko. Wyobraźnia dziecięca jest tak bogata i tak kolorowa, że to, co widzimy na przedstawionych pracach, właściwie możemy pozazdrościć tej wyobraźni młodym artystom, bo ludzie dorośli jednak już takiej wyobraźni nie mają. Wzbogacamy wartościowe wykształcenie plastyczne maluchów, rozwijamy talenty plastyczne i pokazujemy taką codzienną pracę właśnie poprzez wystawianie tych najciekawszych wytworów. Sztuka dziecka, choć niezwykła i oryginalna, ciągle jest mało znana szerszemu gronu odbiorcy. Rzadko jest też eksponowana w galeriach i muzeach, które nie specjalizują się w pokazywaniu tego typu twórczości. Nie wszystkie wytwory plastycznej aktywności dzieci można nazwać sztuką. Powstaje ona dopiero w sprzyjających warunkach, najczęściej pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli. Galeria Resursa po raz pierwszy prezentuje dokonania artystyczne dzieci i młodzieży z terenu powiatu żyrardowskiego. Wszystkie prace powstały w trakcie zajęć Dziecięcej Akademii Plastycznej, która jest jedną z najpopularniejszych form działań artystycznych odbywających się w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. O wysokim poziomie edukacji plastycznej placówki świadczą liczne sukcesy wychowanków w najbardziej prestiżowych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Ich prace były eksponowane m.in. w Japonii, Indiach, Niemczech, Finlandii, Czechach, Słowenii i Macedonii. Zajęcia Dziecięcej Akademii Plastycznej prowadzone przez doświadczonych nauczycieli pozwalają na rozwijanie pasji plastycznych małych twórców. Program zajęć pozwala pogłębić i utrwalić wrodzone zdolności plastyczne, rozwijać wyobraźnię i zdolności manualne. Wychowankowie realizują swoje wizje artystyczne stosując różnorodne techniki plastyczne, takie jak pastele, akwarele, plakatówki. Efekty tej pracy można podziwiać na wystawie Tęczą Malowane, będącej prezentacją pracowni plastycznych prowadzonych przez dwójkę nauczycieli, Bożenę Liszewską i Zbigniewa Kołaczka. Niezwykłe prace pokazują świat widziany oczami małych artystów. Ich dzieła powstały w wyniku działania nieskrępowanej wyobraźni w oparciu o wiedzę na temat świata zewnętrznego i wewnętrznego. Szczerości wypowiedzi mógłby pozazdrościć im nie jeden profesjonalny twórca. Ekspresja, emocje, ogromna pasja i entuzjazm towarzyszący powstającym pracom to cechy wyróżniające pokazywaną kolekcję. Twórczość dzieci zachwyca nie tylko oryginalnością, nieskrępowaniem, ale przede wszystkim świeżością rozwiązań. Nie ma jeszcze tych cech, które charakteryzują sztukę profesjonalną.
To dziecięca szczerość wypowiedzi, która góruje nad perfekcyjną zręcznością manualną, popartą rozbudowanym warsztatem dojrzałego artysty, wzbudza w odbiorcy, zwłaszcza dorosłym, wiele pozytywnych emocji. Sprawia, że powracamy do lat dzieciństwa, do świata tęczą malowanego. Wybitny malarz i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie powiedział kiedyś do swoich studentów, że wszyscy rodzimy się artystami. Większość wyrasta z tej pasji. Tylko nieliczni kontynuują dziecięce fascynacje, zostając zawodowymi plastykami.